Czy pracodawcy zapłacą pracownikom za używany w domu prąd i internet zużywany przy pracy zdalnej? Czy od 1 kwietnia otrzymamy krótsze zasiłki chorobowe? Czy dostaniemy od rządu po 1200 zł miesięcznie od urodzenia aż do końca naszych dni? O tym wszystkim w najnowszym HR Detektywie. A HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków, nowości w orzecznictwie i interpretacjach resortowych. Zapraszam na kolejne wydanie z serii HR Detektywi na szpilkach. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Zostań ze mną, a już za chwilę uzyskasz odpowiedź na wszystkie postawione na wstępie pytania. Tarcza finansowa 2.0 rozszerzona o kolejne kody PKD. Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Tarcza ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być również całkowicie umarzane. Na liście znalazło się 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19. Należą do nich m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia, działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych, działalność związana z nauką języków obcych, działalność klubów sportowych, czyszczenie i pranie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. Co istotne, te kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej. To bardzo ważne i zupełnie inne podejście niż w dotychczasowych kwestiach związanych ze wsparciem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na moim blogu monikasmulewicz.pl. Zmiany w zasiłkach chorobowych. Rząd ma pomysł na załatwiane lewe zwolnienia lekarskie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw. W projekcie zmian znalazł się m.in. pomysł na skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni. Nowe zasady zaliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeśli przerwa ta nie jest dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zaliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Po 182-dniowym zwolnieniu lekarskim nie będzie już możliwości niemal natychmiastowego uzyskania prawa do kolejnych 182 dni chorobowego. Zwolnienia lekarskie mają przestać być wystawiane w trybie ciągłym. Nowe przepisy będą wymagać przynajmniej 60-dniowego okresu przerwy w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić sobie prawo do kolejnych 6 miesięcy płatnej absencji z powodu choroby. Nowe regulacje mają wejść od 1 kwietnia 2021 roku. HR Detektywi będą bacznie śledzić wszystkie informacje, a Ty pamiętaj, że jeśli znajdziesz jakiekolwiek istotne informacje, pisz do nas na biuro@monikasmulewicz.pl i dołącz do grona HR Detektywów. Ciekawa jestem również, jakie jest Twoje zdanie na temat proponowanych przez rząd zmian dotyczących wypłaty zasiłków chorobowych. Dochód gwarantowany. Czy to realne? Kwestia bezwarunkowego dochodu podstawowego dyskutowana jest w wielu krajach europejskich. Niektóre już nawet przeprowadziły eksperymenty, np. Finlandia czy Kanada, a w innych trwają ciągle debaty publiczne. Dyskusja ta trafiła też do Polski. Póki co żaden kraj nie zdecydował się na takie rozwiązanie. W idei dochodu gwarantowanego chodzi o to, by każda osoba od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego, czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania, otrzymywała dochód zaspokajający podstawowe potrzeby. Celem jest wyeliminowanie ubóstwa. Polski Instytut Ekonomiczny uważa, że wprowadzenie dochodu gwarantowanego musiałoby się wiązać z likwidacją części obowiązującego obecnie systemu świadczeń socjalnych, wyraźnego podwyższenia podatków płaconych przez osoby fizyczne i firmy, bądź też znacznego wzrostu zadłużenia państwa. Szacowany koszt takiego programu według ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł dla dzieci wyniósłby
376 miliardów rocznie. Dla porównania, w 2018 roku łączna kwota wydatków na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wyniosła 343 miliardy. Polski Instytut Ekonomiczny zrobił badania na temat powszechnego dochodu podstawowego. Nieco ponad 50% respondentów w Polsce z wyraźną przewagą osób młodych z wykształceniem średnim jest za wprowadzeniem dochodu gwarantowanego. 28% zaakceptowałoby dochód gwarantowany przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług i świadczeń socjalnych. Z kolei już tylko 24% naszych rodaków popiera takie rozwiązanie, gdyby wiązało się to ze wzrostem zadłużenia kraju. Bardzo jestem ciekawa, co Ty sądzisz o takim rozwiązaniu. Czy uważasz, że gwarantowany dochód 1200 zł miesięcznie od urodzenia do śmierci dla każdego obywatela w wieku produkcyjnym i 600 zł na dziecko to dobry pomysł? Bardzo jestem ciekawa Twojej opinii. Kolejny news, czy kolejna kwestia, którą się dzisiaj zajmiemy, to koszty pracy zdalnej. Od czasu lockdownu, od czasu przeniesienia też częściowo pracy do pracy zdalnej trwają dyskusje związane z tym, czy pracodawcy powinni rekompensować pracownikom ponoszone przez nich koszty prądu, czy też innych zużytych, na przykład energii, ale nie tylko, w związku z pracą zdalną. 5 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano o kwestii kosztów związanych z pracą zdalną. Niestety, związki zawodowe i pracodawcy nie porozumiały się w kwestii kosztów. Związki zawodowe chcą, aby ustalić minimalny zakres i wysokość ekwiwalentu jako formy pokrycia rzeczywistych zwiększonych kosztów pracownika przy wykonywaniu pracy zdalnej, np. dodatkowy koszt zużycia mediów. Związkowcy uważają, że w kodeksie pracy lub w rozporządzeniu wykonawczym powinno znaleźć się również dokładne wyszczególnienie, jakiego rodzaju koszty powinno uwzględniać się przy wypłacie takiego równoważnika. Pracodawcy zaznaczyli, że nie chcą określenia minimalnej kwoty w ustawie, uważają, że powinno to zostać zrobione na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy, zaś okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika nie powinna być łączona z żadnymi dodatkowymi kosztami. Kolejny krok należy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii, który przedstawi ostateczny projekt zmian i rozpocznie oficjalny proces legislacyjny. Ministerstwo uważa, że pracodawca powinien ponosić koszty związane z używaniem do pracy zdalnej własnych materiałów i narzędzi przez pracownika, koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Koszt ten powinien być określany na poziomie zakładu pracy. Konkretne terminy nie są jeszcze znane, zatem czekamy. HR detektywi na pewno będą śledzić postępy pracy. Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia o nowych stopach procentowych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W przypadku 40 grup działalności stawki pozostaną bez zmian, a wzrost przewidziano dla 8 grup. Najniższe stopy procentowe będą dotyczyć 16 grup. Najniższa stopa procentowa wyniesie 0,67% i będzie mogła być zastosowana przy działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz produkcji odzieży, a najwyższa 3,33% przy działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie. Nowe stopy procentowe mają wejść w życie od 1 kwietnia. A jaka stopa procentowa obowiązuje już dziś w Twojej firmie? Bardzo jestem ciekawa. Kolejny news to budzący wiele emocji spór dotyczący umów cywilnoprawnych, a konkretnie ozusowania umów zleceń. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie umowy zlecenie mają zostać oskładkowane, bez względu na to, czy jest to pierwsza, czy kolejna umowa. Takie uporządkowanie systemu byłoby kolejnym krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Wyrównałoby także warunki konkurencyjne na rynku pracy. Konsekwencją obowiązywania zasady zbiegu tytułów jest także bardzo niski poziom świadczeń emerytalnych osób, które na takich umowach pracowały większość swojego życia zawodowego, wyjaśnił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Aktualnie osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie płacą składki emerytalne i rentowe
tylko od pierwszej umowy, która uwzględnia minimalne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto. A przy zawarciu kolejnej umowy płacona jest tylko składka zdrowotna, dzięki czemu zleceniobiorca dostaje wyższe wynagrodzenie. Przy ozusowaniu umów zleceń wyższe koszty będzie ponosił zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Dla zleceniobiorców oznacza to mniejsze wynagrodzenie netto, ale jednak wyższe emerytury w przyszłości. Dla zleceniodawców zdecydowanie wyższe koszty. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej niedługo przedstawi projekt dotyczący oskładkowania wszystkich umów zlecenia. Zapewnia sekretarz stanu Stanisław Szwed. Kolejnym newsem jest informacja dotycząca tego, kogo potrzebuje rynek pracy w 2021 roku. Zapnijcie pasy, bo mogą Was zaskoczyć niektóre potrzeby rynku pracy. Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz, tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik energetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. Bardzo jestem ciekawa, czy czeka nas rewolucja w kształceniu zawodowym. Mnie osobiście brakuje na tej liście również pielęgniarek. Cztery z zawodów znalazły się na tej liście po raz pierwszy. Są to dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni krajowej. Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Kolejna kwestia, którą chciałabym dzisiaj poruszyć, to są webinary i szkolenia, które dla Was przygotowaliśmy, czyli to, co się będzie działo w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-płacowego. Ale zanim o tym, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakich zawodów i jakich specjalności najbardziej brakuje w Waszych firmach. Może my w naszej Akademii częściowo odpowiemy na Wasze potrzeby. A w lutym Akademia Mistrzostwa Kadrowo-płacowego zaprasza na cykl spotkań, między innymi związanych z taką tematyką jak obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem, która odbędzie się 23 lutego 2021 roku, rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych w 2021 roku, już 24 lutego 2021 roku, poprowadzi niezawodny Dariusz Przemysław Jerzek. Bardzo chwalicie szkolenia z Przemkiem, więc tym bardziej bardzo serdecznie Was zachęcam. A już za kilka dni, bo 16 lutego rusza Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. To opracowany przeze mnie 9-miesięczny program dydaktyczny, który obejmuje kursy z dziedziny prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, zasiłków, czasu pracy, urlopów, procedur RODO i narzędzi Excel. Podczas szkolenia nie zabraknie dziesiątek przykładów, ćwiczeń i ciekawych quizów. Jeśli już jesteś absolwentem Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, koniecznie podziel się w komentarzu swoimi wrażeniami. Opowiedz nam o tym, czy podobała Ci się nauka z nami, a jeśli jeszcze zastanawiasz się nad tym, czy do naszej Akademii przystąpić, czy wsiąść z nami do ekspresowego 9-miesięcznego pociągu, który zawiezie nas wspólnie do Mistrzostwa Zawodowego, napisz mail, tam moja ekipa czeka na Ciebie. szkolenia@monikasmulewicz.pl to jest to miejsce, w którym czekają na Ciebie Michał i Irenka i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania
i wątpliwości. A jeśli masz ochotę tworzyć wspólnie z nami HR Detektywa i dołączyć do ekipy HR Detektywów na Szpilkach, to też zapraszamy Cię serdecznie. Napisz do naszej Ani na biuro@monikasmulewicz.pl. Chętnie powitamy Cię w gronie HR Detektywów, którzy każdego tygodnia śledzą wszystkie strony i przeszukują je w kierunku znalezienia informacji, z którymi dzielę się z Tobą w każdy piątek. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia już za tydzień.